Kamiński jest. Doktor Kamiński, doktor Depiński, doktor Frapowicki i na bramce Tmochociński i Ściński, tak? A kto ma asykuluje tam? Ja. Ściński. Co tam ktoś przywiezie rano? No ja dopiero przyszedłem. No i co tam jest? Aha. A gdzie, a co jest? Gdzie poszło? Nie wie pani? Aha, na blok. Dziękuję bardzo. Z czwartego piętra wyskoczyła delikatka. Jest na rentgenie. Jest na rentgenie i zaraz ją przywiozę. To może 29 lat. Ale Bułgar jakiś czy coś takiego. A skąd? Kobieta wyskoczyła z czwartego piętra. No się rozwidlają drogi. Z aha, w środę wjechał. Za barierę. Ale wypadł z trasy na wierzch? Przewrócił się chyba na dach przez tego postawienia wracano. To jest ta stara babeńka, tak? 92 lata, tak. Krew dla niej jest? Chyba nie. Co? Chyba nie ma. U kogo ona leży? Kamińskiego. Pięć, Kamińskiego. U Kamińskiego, tak? To twórcy. A w tobie leży u pana? Nie. A w tobie sobie ta babcia tam na ostatnim sali. Ostatni, na 11, tak? Prorok ma. 92 lata. Panie Żuto! A poza tym sprawdzę. Panie Żydo, to lotówki są dzieci. Złamanie otwarte obu pięt, paraluje obu kości skokowych. Złamanie kręgosłupa. Ona kroku nie zrobi. Stan mamy jaki chory na dzisiaj? Tam jest, ile tych łóżek jest wolnych po tamtej stronie? Chyba z 8. I po tej stronie też jest chyba 8. Olej, proszę, proszę, zdjęcie rentgenowskie. Pan Wiśniewski, Andrzej, Karetka przyjechała do pana. Zaraz ją proszę, wiesz, że będzie trzeba, żeby się nie zrobił. No to mądrze, już idę. Dzień dobry. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Panie Darysiu, proszę bardzo. Poszukuję prawdopodobnie jest u pana Mirosław Myśliwicz. Proszę, są przywieziony z wypadek. Zaraz jest prawda. Ojej. O której godzinie był wypadek? Wypadek trudno mi ustalić. Ale ja krakowska, Rasznie. Jak to się stało? Jak to się stało? Skoczyła w o, ja się nie pani pytam. Jak to się stało? Nie mów teraz nic. Z którego piętra? Tylko z czwartego. Pan byście już nie mieli co robić. Śniadanie pani jadła dzisiaj? Kiepskie. 9 na 7. Pani jest interwencją, czy ktoś pani pomagał? Pani fizycznie? Nie. 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 Fizycznie pomagał, dobrze. Pani chorowała na coś? Oprócz tego, co pani przed chwilą... A, żółtaczkę miałam. I jaką żółtaczkę? Zakaźną bardzo dawno. Au. Niech pani męczy. Nie będziemy męczyć. Czy tutaj boli? Boli, tak? Wyżej nie. Nie. Wyżej nie. Tu, wyżej pani. Nie, tylko sam krzyż. Tutaj boli? Tu. Znaczy nie macie pogotowia? Jeszcze jest potrzebny nóż, tylko wiertarka i nic więcej. I śrubokręt. No tam z tej kurze tutaj jest wiertarka. A to wszystko jest na pół godziny gotowania. Odkręć mi, Tadziu, odkręć mi tlen. Tlen na górę. Czekaj, jeszcze chwileczkę, pacjentka nie jest. Nóż, albo nóż tam dłużej. Boli? A to panią boli? O Jezu, bola. Czy nie? Od tu. Ojej. Opuścić, proszę. Andrzej, weź z drugiej strony za drugi uchwyt. Ela, ta lampa boczna od nóg, żeby poświecić. Tam przy górę. Jest gdzieś? Nie ma, na bloku w ogóle nie ma bocznej. To była tutaj. A tu reflektor nie można od nóg? Redaktor nie, pan ręką zasłoni, pan ręką. Proszę, może nastawić światło. Może światło. No zaraz czekam. Gdzieś weszło. Dobrze, proszę próbować teraz. Powinna być w kości. Świeża praca. Świeża praca miałem. Dobrze, trzymaj to. Podłączać? Nie idzie. Docisnąć tylko czaszkę. Jak leci, tak? No dobra, działa, Krzysiu. Dobrze, już jest. Wszystko? Jest, nas trochę boli.
Nie działa znowu. Ja się podpiszę. Gdzie? Docisnąć kogoś. Jest, jest, już. To mam stać? Tak. Staj na tej. Książę. Znów nie kurz. Docisnąć proszę w kontakcie. No trzymaj tam, no. To co mam wsiąść? Siedź. No też mówiłam, że wysiadłem. Jest? Jest. Przyjdź, proszę pana. Znów nie ma, no. Jest? No nie ma, no. Jest? Jest, jest, jest. Nie ma, no. Nogi razem. Nie wygłupiaj się, no. No ja tutaj jestem. No nie wygłupiaj się. No kręcisz się, Boga. No teraz to ciś nie idzie. Jest. Odłożyć. Tak, tak, budzi. A to tak, tak? Ona tu ma miękkie żebro. Na żebro, pan zobaczy. Na tu jest żebro dla mamy. O, teraz na to pan zobaczy. Widzeczkę. No dobrze, no. Żebro pani też. O, lubi jej. No ma pół. Trzeba do punktu chyba jest. Spunktować ja bym już nie trzeba. Taki zestaw specjalny do nakrycia jamy brzusznej. Nie mogę tego do Italii. Do słonecznej Italii. Pogotowiem lotnicy. Załatwiłeś nas do zrobu? Do tego nastawienia? Ale ją znieczulą chyba. I przy okazji tą krew tutaj można zetrzeć też. Tą krew można zetrzeć też przy okazji. Tutaj gdzieś tam. Ale to nie taka ścierka. Panie doktorze. Proszę usiąść. Słucham. Pan też poważnie wygląda, czy nie? Bo święta zapasy. Pytań, ja poważnie wyglądam. Nie, noga. Noga. Nie. Nie. Pan ten czysty gazik, proszę. Proszę. Teraz panu się zle... Jurek! Tam na łóżko. Chłop, panie, to z pana za mężczyzna. Już do góry nogi. Dobrze jest. No to i pan leży. Dobrze, już. No coś tu. Oddychać głęboko, oddychać tutaj już na jest. A kogo pan uderzył tym palcem? Kolego. Panowie. Ojej! O Jezu. Kolano moje. O Jezu. Dobrze. O Jezu, kolano moje. Ojej, jak mnie kolano. I pod kolanem. Dobrze, już, proszę panie kończyć. O Jezu, pod kolanem. Wąs pan daj. Proszę. Pan mnie ratuje, panie doktorze. Pod kolanem, jak nie boli. Czego? Puściło się, Ziuta, czekaj. O Jezu. Na to. Naciągnij. O Jezu, jak nie boli. O Jezu. O, już nie będzie boleć, już nie będzie. Teraz mnie nie boli? O, mnie i nie. No. Też 280, dyżur za 12. Staweczkę ma pan 17 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Słucham. Dzień dobry, Kwarecki. Jaka tu jest staweczka pana? 17 zł za godzinę wypada. 280 zł. A tutaj jest doktor. 80. Dziękuję bardzo. Słucham. Ona ma fajne skóry na szyjce. Ale do tej. Ja zadzwonię do ambulatorium. Do ambulatorium. 87. Tak, o. Do siostry Ani, czy ona ma coś do skóry przyzwoitego? Proszę nas, daje na podeszwę się. Panie doktorze, pani weźmie wolę podeszwę, bo musi nam coś załatwić. Ja nie miała, no co by na czym polega? Wiesz, nie chodzi o zredagowanie, po prostu podania to do... To nie ma znaczenia. I muszę kobicie pomóc napisać odwołanie, no bo chyba kobieta umiera z nędzy po prostu. Dobrze, ale co ona ma oprócz ślepoty? No ślepotę, no wystarczy. Tylko, no. No ślepotę i pieniędzy nie ma, no. I nie ma pieniędzy, nie ma za co żyć, no. Staruszka 60 lat, no. 64, no ale ślepo. Tylko to opieka społeczna.